O, tutaj Sławek napisał, że też kupuje co najmniej od 2007 roku. Ja mam takich klientów, którzy. O, Robert też. Mam takich klientów, którzy na przykład kupili książkę, a w sumie wydali kilkadziesiąt tysięcy złotych na różne produkty. No, jeżeli ja mam taką podejście do biznesu, troszkę inne niż może jest klasyczne, znaczy jest typowe. Dla mnie miarą sukcesu nie jest to. To nie są tylko obroty. Oczywiście obroty są świetne. Ja kocham, jak po prostu zarabiamy dużo pieniędzy, ale dla mnie naprawdę miarą sukcesu długofalowego jest to, że klienci wracają. Bo jeżeli ktoś kupił produkt, znaczy bardzo łatwo jest ludzi naciąć, w ogóle bardzo łatwo jest ludzi zmanipulować. To jak łatwo jest dzisiaj ludzi zmanipulować, to jest przerażające, tak? Wystarczy wziąć kredyt, kupić sobie dobry zegarek. Podam wam konkretny przykład. Jest taki trener Forexu. Na szczęście z nim nie współpracowałem, więc to nie jest żaden z osób, z którymi współpracowałem, ale wiem z pierwszej ręki, jak to wyglądało, który ma taką bardzo prostą strategię. On ma zegarek za 20 tysięcy, ma garnitur szyty na miarę i ma najnowsze, chyba BMW, jeśli dobrze pamiętam, które jest z tych najdroższych. Ja to się, akurat nie jestem fanem takiej motoryzacji wielkim, żeby znać te wszystkie marki. I on tak, ma taką zasadę, że jak ma szkolenie, to zawsze gwarantuje sobie, że może zaparkować samochodem pod wejściem. Następnie, czyli już tutaj robi wrażenie. Następnie wychodzi na scenę i tu konkretny przykład. Prowadzi szkolenie tam z Forexu, opowiada o jakichś rzeczach, o swoich doświadczeniach z Forexie. Ja nie wiem, czy to, co mówi, to jest dobre czy złe, bo jakby nie byłem na tym szkoleniu, nie jestem od tego ekspertem, więc to nie chodzi o to. Ale chodzi o sposób, w jaki jaka ta osoba potrafiła jakby zmanipulować tłum, czy wywrzeć na nich wpływ i sprawić, żeby myśleli tak, jak chciał. W którymś momencie jego prezentacji podnosi się ręka i ktoś zaczyna podważać to, co on powiedział. Zaczyna swoje wątpliwości zwracać i tak dalej, i tak dalej. No i ten trener sobie stoi, wysłuchuje, co ta osoba ma do powiedzenia i kiedy on skończył mówić, mówi tak: czym pan przyjechał? No co ten facet trochę skołowany mówi, no Passatem. Na co trener mówi, widzi pan ten zegarek? Ten zegarek kosztował więcej niż pański samochód. I to był jedyna odpowiedź na jego argumenty. I zaczął dalej prowadzić szkolenie. I wyobraźcie sobie, że nikt jakby już nie poparł dalszych jego zapytań. Zaczęli go nawet jak, coś tam jeszcze chyba chciał zapytać ten oponent, który mógł mieć rację, tak? Ja nie wiem tego, ale mógł mieć rację, ale generalnie go tam inni spacyfikowali też. I wszyscy uwierzyli, że skoro on ma drogi zegarek, skoro widać był jego samochód, skoro ma drogi garnitur, to znaczy, że ma rację. Zauważcie sobie, że wystarczy tak naprawdę wziąć kredyt na kilkadziesiąt tysięcy, żeby być wiarygodnym w oczach ludzi. I to jest przerażające tak naprawdę, w którym kierunku ten świat idzie, że my jako społeczeństwo nie mamy żadnych kryteriów wbudowanych oceny ten, bo kiedyś kryterium na przykład umiejętności było to, że ktoś miał dobrą pracę albo że miał magistra. Dzisiaj magistra może mieć każdy. Każdy, kto tam się przyłoży, postara, może mieć magistra, nawet inżyniera nie jest aż tak trudno zdobyć jak kiedyś. Więc dzisiaj to już nie jest element oceny. Dzisiaj jedyne, po czym ludzie oceniamy, to czym jeżdżą, jak się ubierają, gdzie mieszkają i na jakie mają wakacje. I ostatnio jeden z trenerów spytał na swoim Facebooku, w jaki sposób, zresztą Paweł spytał, w jaki sposób pokazać sukcesy, i większość osób powiedziała, że właśnie pokaż lifestyle, czyli pokaż to, czym jeździsz i czym ten. Czyli my już sami chcemy być oszukiwani. Tak jak była inny przykład, 50 Cent, tak? To, co mówię, to jest marketing, tak? Żeby nie było, to nie jest taki tak zwany rant i gadanie o niczym. Mówię wam konkretnie o marketingu, o konkretnych metodach wywierania wpływu czy budowania świadomości marki. Weźmy 50 Centa, tak? Który ostatnio najpierw był uwielbiany jako jeden z najlepszych sukcesów w biznesie. Później wybuchła afera, że jest bankrutem i że to wszystko wypożyczał, co jest całkiem tak naprawdę realne. A ostatnio gruchnęła wiadomość na całym świecie, we wszystkich serwisach plotkarskich, w Polsce i za granicą, że to jednak on nie jest bankrutem. Uwaga, dlaczego? Dlaczego nie jest bankrutem? Dlatego, że wrzucił na Instagrama wideo, w którym pokazuje swoją chatę w Afryce. Naprawdę napisał, to jest moja nowa chata w Afryce, my new gig chyba, jeżeli dobrze pamiętam, w Afryce i coś tam, moje życie jest wspaniałe. I w oparciu o to ludzie stwierdzili, że nie jest bankrutem.
Ja nie wiem, czy on jest bankrutem, czy nie jest. Może nie jest bankrutem, może rzeczywiście to był tylko wybieg prawny, ale to jest niesamowite, że w ten sposób ludzie weryfikują, czy ktoś jest dobry, czy nie jest dobry. Ja z tego takiego pędu się wycofałem jakiś czas temu, dlatego że ja przez tyle lat pracując w branży wyrobiłem sobie markę, także do mnie klienci przychodzą z polecenia bardziej, tacy więksi klienci, jak na przykład na konsultacje, niż po prostu z tego, że gdzieś tam po prostu się pokażę na jakiejś gali czy coś w tym stylu. Przy czym oczywiście lubię się spotykać z ludźmi i lubię się pokazywać. Ale to jest konkretna jakby technika, tak? Jak chcecie zaistnieć, to powiem teraz strasznie brutalnie w tym momencie, jak chcecie zaistnieć, najprościej to jest po prostu pokazać splendor. Tylko że później oczywiście trzeba pokazać, jak już klient przyjdzie i zapłaci, to trzeba mu dostarczyć wiedzę, bo chyba że jesteście naprawdę mega manipulantami, mam nadzieję, że takich klientów nie mam. Do tego stopnia to działa przerażająco, że jakiś czas temu był popularny domowy system czegoś tam, już nie powiem czego, żeby już nie pokazać pewnej marki. Pewien koleś, bo inaczej tego się nie da nazwać, stworzył taką ofertę. Dam ci system, który potrzebuje 3 godziny pracy dziennie, żeby zarabiać 6 koła miesięcznie i sprzedam ci to za 97 zł. I mówi, nie musisz nic umieć, nic nie musisz robić, nie musisz mieć pieniędzy i zobacz, to jest moja, taką miałem kiedyś chatę, taką miałem dziewczynę, taki miałem samochód i tutaj mam jakieś tragiczne takie rudery i brzydka dziewczyna i brzydki samochód, a to jest moja chata, to jest mój samochód, to jest moja dziewczyna. Na tym się opiera cała strategia i jakiś zrzut ekranu z AdWordsa z wynikami, które można w Photoshopie łatwo zmanipulować. Firma na Cyprze tam, więc to już też dużo tłumaczy. I teraz ciekawa rzecz. Jak to coś było popularne, bo to miało taki okres, że było popularne, to moi klienci do mnie pisali i mówili, Piotr, co ty gadasz, Piotr, że trzeba się starać i trzeba budować biznes? Zobacz, tu jest prosty system, zobacz, jaki facet ma chatę, jaki ma samochód. No to ja sobie wszedłem na tą stronę, ściągnąłem sobie teraz, jak pokażę wam kolejną rzecz, bardzo praktyczną, w jaki sposób można sprawdzić, czy ktoś ściemnia, czy ktoś nie ściemnia. Weźmy na Facebooka i weźmy jakieś zdjęcie, które pokazuje. O, na przykład ja sobie wrzuciłem takie zdjęcie, które kupiłem, żeby było jasne, które kupiłem sobie, coś mi się nie pozwala, a dobra, zróbmy tak, zaznaczę sobie, zrobię zrzut ekranu tego zdjęcia. Sobie to zdjęcie kupiłem. No niektórzy, Radek myślał, że to jest zdjęcie, gdzie byłem. Ja nic takiego nie sugerowałem. Nawet powiedziałem, że nie byłem, ale mógłbym powiedzieć, zobaczcie, to jest zdjęcie z moich ostatnich wakacji. Powiedzmy, żebym tak zrobił, tak? Jak to sprawdzić? Jak sprawdzić, czy ktoś nie kłamie? Wchodzimy sobie na Google, klikamy Google Images i następnie klikamy sobie na to. Widać mój ekran? Tak, ok. Klikamy sobie szukaj po obrazku, klikamy z uploaduj obrazek, albo możemy link do obrazka bezpośrednio wkleić. To będzie to. No i wklejamy ten obrazek i Google przeszukuje nam bazę obrazków i sprawdza, czy taki obrazek gdzieś albo podobny istniał. No i tu już widzimy, że ten obrazek jest w wielu różnych miejscach. Ja go kupiłem chyba na Fotoli, jeśli dobrze pamiętam. Już byłoby widać, że gdybym powiedział, że to jest zdjęcie z mojej wakacji, to byłoby widać, że ściemniam. Nie ściemniam, bo nic takiego nie powiedziałem. Ja sobie powrzucałem zdjęcia, wrzuciłem najpierw tak, zdjęcie jego samochodu, tej osoby, i okazało się, że to była oferta sprzedaży samochodu z Rosji. Później wrzuciłem sobie zdjęcie jego chaty rzekomej, okazało się, że to jest zdjęcie z katalogu firmy meblarskiej, a później wrzuciłem zdjęcie jego dziewczyny i okazało się, że to jest zdjęcie z jakiegoś tam bloga wzięte. No, może to była jego dziewczyna na jego blogu. Totalna, po prostu wzięte z losowych miejsc fotki i ludzie w to wierzą. I to jest przerażające tak naprawdę, że ludzie w to wierzą. Ja z tym staram się walczyć zawsze i jeżeli wejdziecie sobie na mojego bloga na czasamibiznes.pl/blog, zobaczycie, że jest mnóstwo artykułów, w których staram się takie mity obalać o łatwych pieniądzach, szybkim zarabianiu z niczego, no ale ludzie nadal chcą w to wierzyć. Mam nadzieję, że wy nie będziecie w to wierzyli, że wy będziecie szli, korzystali z rad osób, którzy mają doświadczenia i potrafią je pokazać i potrafią to udowodnić. I są takie osoby w Polsce, i chciałbym, żebyście po prostu nie wierzyli w takie pierdoły, bo po prostu no, to po prostu nie działa, to nie może działać. Jeśli nie masz, tutaj Cezary pisał, jeśli nie masz o czym zbytnio pojęcia, udawaj, improwizuj, większość ludzi tak się nie zorientuje. Przerażające jest to,
że w niektórych środowiskach, na przykład ostatnio była taka sprawa Piotra K, czy coś takiego, który był niby najmłodszym milionerem, a teraz się okazało, że jest oszustem. Przerażające jest to, że w niektórych środowiskach, w elitach tak zwanych, często ludzie wiedzą, że ktoś ściemnia, a tego nikt nie mówi na głos, bo w tym momencie no, trzeba by włożyć kij we własne mrowisko i czekają, aż do kogoś dobierze się po prostu państwo. Więc to nie jest tak, że jak ktoś ściemnia, to od razu to wyjdzie na jaw. Niestety nie. Niestety większość osób tego takie rzeczy ukrywa, więc patrzcie, analizujcie, weryfikujcie. Jak ktoś pisze, że zrobił sukces gdzieś tam za granicą i zarobił niewiele jakieś pieniądze, sprawdźcie, czy są jakieś informacje na jego temat. Ludzie, mamy internet. Nie ma takiej opcji, żeby ktoś był nie wiadomo jakim, odniósł sukces i nie było o nim nic na ten temat. No, albo jeżeli nie ma nic, no to poproście jakieś dowody. No, weryfikujcie to, z kim współpracujecie i od kogo się uczycie. Podsumuję tę część jedną rzeczą. Ja mówię coś klientom od dawna, taką jedną bardzo prostą zasadę. Sprzedaj klientom to, czego chcą, a daj im to, czego potrzebują. Sprzedaj klientom to, czego chcą, a daj im to, czego oczekują. Jeśli masz coś, co działa, to moim zdaniem i wie, że to klientom pomaga, i jeżeli klientom i klient ma, nie wiem, możliwość się na przykład wycofania, jeżeli podjął zbyt emocjonalną, zbyt szybką decyzję, to ja uważam, że jesteś zobligowany do tego, żeby mu to skutecznie sprzedać, jeżeli wiesz, że coś mu to pomaga. Więc możesz robić taki marketing, cały czas oczywiście zgodny z prawem, żeby klient myślał o tym, o czym chce myśleć, bo nie jesteś w stanie, póki on nie kupi, jakby wytłumaczyć mu zasad. Dlatego ja mam na przykład takie kursy jak Internetowy Milioner i miałem taki kurs jak Obrzydliwie Bogaty Dzięki Lenistwu, który swoją drogą, dzięki ta nazwa świetnie sprzedawała, bo to jest to, czego większość klientów chce. Chce być po prostu bogata. I jeżeli mi się za te nazwy dostało baty, dostałem baty od różnych blogerów, którzy nawet nie raczyli przeczytać pierwszego akapitu w tych ofertach. Często w pierwszym akapicie albo zaraz gdzieś na początku było napisane jasno, że na przykład bogaty dzięki lenistwu twoich klientów, to znaczy, że twoi klienci są leniwi albo nie mają czasu, nie chce im się zdobywać wiedzy, więc jeżeli ty, tak jak ja, poświęcisz czas, żeby zdobywać wiedzę i doświadczenie, to możesz im to sprzedać, bo oni nie mają czasu albo im się nie chce, albo są zbyt leniwi, raczej zwykle nie mają czasu, ale lenistwo jest takie fajne, łapie za ten, nie? Marketingowo to był dobry chwyt. Nie ma, wolą zapłacić za wiedzę niż po prostu poświęcać tygodnie, żeby coś takiego, czy czasami miesiące, żeby doświadczyć to, żeby znaleźć tą wiedzę i jeszcze popełnić kosztowne błędy. I więc ja sprzedawałem to, czego chcieli. Dawałem im Internetowy Milionera, dawałem im Obrzydliwie Bogaty Dzięki Lenistwu, a w środku mieliśmy hardkorowe szkolenia biznesowe, gdzie nie było w ogóle gadania o milionach, tylko było pokazane konkretnie, jak zarabiać pieniądze. I w ten sposób powinien się robić marketing. To jest konkretna rada, tak? Jako puenta tego wszystkiego. Poznajcie swojego klienta. Pokazywałem wam, jak pokazać, poznać. Jak, to jest jedna z metod, tak? Tych metod jest dużo więcej. Ja je omawiam bardziej na warsztatach. Poznajcie swojego klienta, a później dostarczcie, mówcie mu o tym, co on chce usłyszeć, ale dostarczajcie mu to, co on musi, co powinien otrzymać. Róbcie swoim klientom dobrze, jakkolwiek to zabrzmi, dlatego że dzięki temu klienci od was będą kupowali przez 7 lat. Jeżeli im sprzedacie chłam, bo inaczej nie da się nazwać tego systemu, o którym powiedziałem wcześniej, to oni po prostu nabijecie w butelkę mnóstwo ludzi. Naprawdę, to można zrobić pieniądze bardzo łatwo. Firma na Cyprze, nie ma jak się do was dobrać. Tylko że oni do was już nigdy nie wrócą. I mam nadzieję, że karma czy opatrzność Boża was dopadnie, może nie was, bo ja nie ufam, nie wierzę, że ludzie, którzy są moimi klientami, byliby w stanie coś takiego robić, bo nie bylibyście w stanie słuchać o głupotach typu praca i staranie się i dbanie o klienta. W cudzysłowie oczywiście to wszystko było. Więc bardzo łatwo jest ludzi oszukać, bardzo trudno jest mieć powracających klientów, zwłaszcza przez tyle lat. Dariusz pisze, od Internetowego Milionera rozpocząłem swój biznes w 2009 roku. Ja kupiłem pierwszego milionera i potwierdzam. Piotr
proponuje i wdraża budowanie biznesu na wartościach. I to jest to, co mi najbardziej odpowiada. Wartość jest taka, że Piotr pokazuje krok, co dalej mogę zrobić. Jest to konkretna wiedza do zastosowania w każdej firmie i dla początkujących, i dla tych, którzy już prowadzą działalność. Przyjechałem na to szkolenie, żeby poznać techniki, nauczyć się, jak zarabiać więcej pieniędzy, jak być bardziej efektywny i jak znaleźć czas dla siebie i dla rodziny. Piotr jest niesamowitą inspiracją. To jest dobry, wielki człowiek, który pokazuje mi krok po kroku, co zrobić z moim biznesem, żeby rzeczywiście on trwał. W tym momencie otwierają mi się pewne klapki, które były zamknięte do tej pory. Wartością stąd są konkretne strategie, konkretne przepisy. Tematy, które są poruszane, są dostosowane do naszych polskich realiów, do naszej mentalności. Przyjechałam tutaj, ponieważ rekomendowało mi te szkolenia ponad 10 osób. Z czego są to osoby, którym niezwykle ufam i wiedzą, wiem, że jak tutaj były i powiedziały mi, że warto tu przyjechać, to postanowiliśmy całą ekipą, z którą współpracujemy, tutaj przyjechać i zobaczyć, co Piotr ma do powiedzenia, dlatego że wcześniej mieliśmy okazję go zobaczyć na naszym Wall Achievement Congress. Piotra Majewskiego kojarzę z NAKA, więc stwierdziłem, że wezmę narzeczoną, wezmę przyjaciela i posłuchamy tutaj, co macie do zaoferowania i pokazania, czego nie żałuję. W chwili obecnej mogę śmiało stwierdzić, że seminarium Magic Challenge mogę polecić każdemu, kto prowadzi działalność gospodarczą. Bardzo chętnie polecę to seminarium wszystkim przedsiębiorcom, którzy chcą się szybko rozwinąć, chcą dowiedzieć się, w jaki sposób to zrobić i chcą się uczyć od najlepszych. Przyjechałem na Magic Challenge, żeby powiększyć swoją wiedzę. Chociaż działałem już kilkanaście lat w biznesie, ale zawsze nigdy wiedzy za dużo. Szkolenie mogę polecić ludziom, którzy czują, że ich biznes nie idzie tak, jak mógłby iść. Piotr proponuje zupełnie inny model, ponieważ tak jak on mówi, nie patrzy na transakcje, ale patrzy na relacje, na budowanie relacji długoterminowej, która daje dzięki temu większe zyski i większe pieniądze w dłuższym czasie. Możecie się tutaj nauczyć, wiem, jak prowadzić biznes i to taki biznes na lata, a najważniejsze jest to, że możecie się tego nauczyć od praktyków, nie od ludzi, którzy to przeczytali w książkach, tylko od ludzi, którzy to przeżyli. Z tego seminarium wynoszę praktyczne strategie, jak prowadzić dalej mój biznes, praktyczne strategie dotyczące tego, jak właśnie przyciągać swoich klientów. Największą wartością dla mnie jest to, że mogę pewne ćwiczenia zrobić tutaj na żywo. Konkretne informacje, konkretne sposoby na to, co mam w przyszłości robić, co mam poprawić. Seminarium Make the Change poleciłbym właściwie każdemu, kto prowadzi firmę, i to niezależnie jakiej ona jest wielkości. Ja nie tyle polecę, co po prostu tutaj przeprowadzę moich dwóch wspólników na najbliższą edycję. Jeśli chcesz zmienić biznes dzisiaj, zacznij działać i Make the Change będzie na pewno dla Ciebie.